Cześć, witajcie, dzień dobry, dobry wieczór. W 28 odcinku Krwiorodnego was witam. Z tego co obliczyłem, to prawie 2 miesiące temu był poprzedni odcinek. Ale potem był Gamescom był. Masa rzeczy w ogóle. Przy nowym projekcie, przy którym pracuję, dość dużo roboty. Nie chcę się tłumaczyć. Moja wina, że nie było Krwiorodnego, jak ktoś czekał. Już nawet się pojawiły, słuchajcie, na YouTube pytania, czy seria będzie kontynuowana. Well, będzie. Właściwie to jest niniejszym. Dzisiaj ostatni odcinek z części tej docna merytorycznej, tak bym to nazwał, czyli tej części, gdzie omawiamy fabułę części podstawowej i dodatku. Potem zostaną już tylko lochy. I od razu muszę was uprzedzić, że o ile uwielbiam lochy, będę je przechodził, w dużo większej mierze skupię się w nich na mechanikach gry, bo dużo mniej samej fabuły jako takiej tam jest. Jeżeli ktoś to ogląda na YouTubie, to pewnie zauważył, że streamuję bezpośrednio z konsoli. Problemy techniczne. Zazdroszczę tym YouTubowcom, słuchajcie, tutaj cały czat ze mną godzinę praktycznie siedział. Naprawialiśmy, właśnie nie naprawialiśmy, tylko próbowaliśmy naprawić, się nie udało. No. Dobrze, jesteśmy na samej górze, a może na samym dnie? Czekajcie, jakby się nad tym zastanowić, to my schodziliśmy w dół czy do góry? Myśmy do góry w zasadzie szli. W każdym razie jesteśmy na samym końcu. Gdyby to był loch, to na samym dnie, a gdyby to była wieża, to na samej górze. Dodatku The Old Hunters i na samym końcu koszmaru. Koszmar, przypominam, jest związany z wioską rybacką, w której to dwie rzeczy się dzieją. Przede wszystkim spekulacja jest taka, że wielorybnicy wyciągnęli na brzeg z jakiegoś powodu, z jakiego to się dowiemy jeszcze, ciało tak zwanego Great One, czyli ciało wielkiego. Ten wielki to Kos, czyli może ta Kos, or some say Kozm. A druga kwestia, do góry. Aha, Brain.pl, dobrze pamięta, że szliśmy do góry w koszmarze. Masz rację, Brain.pl. A druga kwestia to jest hodowla pasożytów. To też ciało właśnie, o którym mowa, z morza, które tu przybyło. Słuchajcie, jeżeli uda mi się pokonać bossa, który przed nami, to opowiemy sobie trochę o tym. A tutaj są ludzie, którzy są zarażeni tymi pasożytami. Może to nie są ludzie? Może to już są istoty, których nie powinno się ludźmi nazywać? Jak się chodzi, to się nic nie dzieje. Oczywiście bronią można. I oni, jak widzicie, krwawią zarówno krwią, jak i białą substancją. Jest to co najmniej dziwne. Czyli to są pół ludzie, pół istoty, no, te takie tajemne, nie wiem, kin, krewni kosmosu. Ale jak się roluje, to też ich zabija, co jest ciekawe, dziwne, zastanawiające. Można rzeź uczynić po prostu, robiąc tutaj rolki. A teraz przed nami ostatni boss. Ostatni z bossów części podstawowej i dodatku. Bloodborne ma przewagę nad wieloma innymi grami, chociażby taką, że słuchajcie, ma w lochach, czyli w tej części całkowicie opcjonalnej, bossów unikalnych, których nie ma w ogóle w podstawowej ani dodatkowej części gry. Jest to mega fajne. Moim zdaniem jest to jeden z. No jeden z moich ulubionych aspektów tejże gry. Dobra. Sierota Kos to jest to, co okazało się było największą niespodzianką ciała martwego Great One, martwej wielkiej Kos, siostry kosmosu albo kosmosu samego. W środku coś było i to była ta sierota. Bo Kos była w ciąży. Jeden z piękniejszych bossów ever.
Kurczę, chciałbym umieć takie cutsceny robić w grach, naprawdę. Ani słowa nie powiedziane, ledwo jakieś wycie. Ciekawe, czy Kos podejdzie do nas, sierota Kos. Nie podejdzie, słuchajcie. No proszę. No proszę. Teraz podejdź. Od razu mówię, że tą bronią jeszcze nigdy nie pokonałem sieroty Kos. Zobaczymy, czy jestem w stanie baitować skok. No i co z tego, że jestem? I co z tego, że jestem? No i co z tego? No i co z tego? Mam plan B oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach. Czekajcie, bo są pytania. W Riot bym nie chciał pracować. Czy wielcy przypadkiem nie mogli mieć dzieci? Mogli mieć dzieci, tylko legenda mówi, że je tracili. Na tym polega cały trik. Co zresztą jest bardzo ironicznym zwieńczeniem tejże historii. To, co my teraz robimy, prawda? Bo właśnie wielki traci dziecko. Every great one loses its child and then yearns for a surrogate. Dokładnie. Tak było. Lamparty czy geparty? Zdecydowanie lamparty. Kilkanaście lat temu robiłem najlepsze lamparty w Warszawie. Właściwie w Polsce. Właściwie na świecie. Land for fun. Do dzisiaj się jeszcze zachowały filmiki na YouTubie z tego, natomiast niestety z niektórych z nich YouTube usunął dźwięk, bo używaliśmy komercyjnych kawałków jako podkład. Zdecydowanie lamparty. No teraz już jest mgła oczywiście. Plan B to jest wielka broń, która jest w stanie stagerować tego bossa. Ale to jest plan B, tak? Chciwość is real. Chciwość is real. Nie sięgłem. Sięgłem go, wziąłem go, no proszę. To zaskoczka. No właśnie, to co mi z tego? Ale słuchajcie. Udało mi się go przypistolecić. I to z przodu, co mi się rzadko udało. No, ale wiecie, klasyczny tekst. It's not even my final form. Jeżeli ktoś jeszcze do tej pory jakimś cudem nie widział walki z sierotą Kos, ostrzegam. Niespodzianka, którą nam serwuje, jest naprawdę zabójcza. Ile ja mam? 21 flaszek. No
Ja się wkurzyłem. Dobra, 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 dobra. Okej, okej. Czy to już? Chyba jeszcze nie. Między jazdy mam niż on. Dobrze, i druga faza. Jakby było za łatwo. Są nowe ataki. Teraz kombosa zasadzi. Aż kurde. I tu uważamy na prądy. God damn it. Sięgnął się teraz nie bardzo jest w stanie. No, mam 9. Kurde, byłem pewien, że dostałem z tego wyskoku. Zmarnowałem okno, których tu jest bardzo, bardzo mało. No właśnie. Teraz już okna nie było. Thank you very much. No dobra, co tam piszecie w międzyczasie? Flashbacki z Gwynem. Tak jest. O, widzę, są opinie, znaczy są te wojny fanboyów na czacie. No to powodzenia, chyba ja wam przeszkadzać nie zamierzam, słuchajcie. Cześć do Wahin. Mogę dać grę troszkę ciszej, ewentualnie Majka głośniej. Majka już chyba nie jestem w stanie dać głośniej. Także proszę. Może tak. Muzykę dam trochę głośniej za to. A co? Powinno być. Faktycznie krzyczy ten boss, co nie miara. Nie da się ukryć, słuchajcie. Mój plan B to jest ta broń. Ale plany B wchodzą w życie dopiero po jakimś czasie. Dobrze, że mam dużo flaszek. Zastanawiam się jeszcze nad... Aha. Aha. O. Czy jest sens wzmacniać obrażenia? Nie, zostawimy to na moment, kiedy będę się pewniej czuł z tym bossem. Dobrze. Numer 3.
Aha, to był taki stagger bez riposty, okej. Okay. A ciekawe, że się udał. No to ciekawe było, okej. Okay. Wytrąciłem go z ciosu? Nie. Ciągle zadał cios. Dobrze. No, to kurde moim zdaniem powinien być ten. No właśnie, teraz to sobie wiesz, możesz. Musisz się nauczyć. Musisz nauczyć go pistoletować. Ten cios mam wrażenie da się zrepostować. Jest ewidentnie taki wysoki zamach, który odchłania brzuch. To jest zawsze dla mnie taka reguła, słuchajcie. Ktoś się z dupy nie nadaje na. Ech! Może bym jeszcze wiedział, kiedy on się staggeruje. No, da się tego bossa nauczyć na pewno. Ale to jeszcze nie jest moja domena. No, na przykład. Za wolny jestem na riposte. I trzeba być mega szybki. Okay, buddy. Whatever you say. Na szczęście damage'u nie zadaje transformacja. Nie wiem, czy zauważyliście. Zapomniałem. A, tak jest zupełnie inny. Dobrze, specjalny atak, czy jeszcze nie? No dobra. Okej, okay, numer 3 już jest w anemalach. Powiem wam szczerze, że dobre przeczucie miałem, żeby zostawić sobie tego bossa na cały odcinek. Mnie się dobrze gra. Ja bardzo zawsze chciałem pokonać Soul Cleaverem sierotę Kos. Natomiast jeżeli czat stwierdzi, że ten odcinek się robi nudny, mówcie, to przejdziemy do planu B. Co nie znaczy, że od razu go pokonam, ale no wiecie. No wiecie. Jedna z najciekawszych spekulacji na temat tej lokacji, tego miejsca i tego, co tu się wydarzyło, dotyczy tego, że jest wiele wersji wydarzeń. Jedna to jest taka, że wielorybnicy zabili kos gdzieś w morzu, wypłynęli i ją zaciukali i może wyrzuciło to ciało, bo ono wygląda jakby było wyrzucone. Druga to jest taka, że ją zabili i przywlekli tutaj. A trzecia to jest taka, że ona może tu przypłynęła żywa i ją zabili tu na miejscu.
To w ogóle nie jest powiedziane w Bloodborne. O, już wiem, który. Do boku macha, dobrze wiedzieć. No, to machaj do boku, mój drogi. Nie do tego chyba. No, to się... Nie, to nie, to na to. Zaczynam czuć riposty, przynajmniej część tychże. No dobrze. Czy da się mieć broń sieroty kos HKS? Nie, nie da się. Znaczy, sierota kos może, ale my, gracz, nie możemy. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Raczej sama zdechła i wyrzuciło ją na brzeg. To jest spekulacja Matixa. No proszę, takiej jeszcze nie było. Wreszcie, że ją zabili, bo stylizowanie tej wioski rybackiej na wielorybników raczej nie jest bez powodu, twierdzi Brain.pl. Ciekawe, jak ze stanem broni u mnie. Ło, świat i ludzie. Dobrze, zapomniałem już o tym, jak to się wielokrotnie pokonywało sierotę kos i o tym, że trzeba zostawiać windę na dole. Taki nawyk typowy ludzi, którzy wiedzą, że to nie jest ostatni raz. A my wiemy, że nie jest, prawda? No właśnie. Chciałem powiedzieć, żeby zostawić windę na górze, oczywiście. Dobrze. Dopóki... Ile ja kul mam w ogóle? Muszę to sprawdzić. Gdzie to się sprawdza? Gdzie ja mogę sprawdzić, ile ja mam kul? Kurde. Ej, dawno nie grałem, słuchajcie, kurczę, nie wiem, gdzie to sprawdzić. Nieważne. Cześć, Rust Cole, dawno cię nie było. To mnie dawno nie było, I know. Zastanawiam się, przez które ataki można przebiec, a przez które nie. Ach. Ach, te drzewa, słuchajcie. Zdaje się, było ripostowalne. No, jeszcze unikanie tego ataku to zawsze jest ból, nie powiem w czym. Było śmiesznie. Myśmy się pobawili. No, nie chcę tak. Nie życzę sobie. Jednak się tego ripostować nie da. Przecież nic mi o tym nie wiadomo. Dobrze. Czas na wygląd.
Close, but not really. Oh, ho, 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 ho. Zadałem, zadałem się na mnie. Oh boy, this is gonna hurt. Aż jak głupi jestem. The wrath of Mother Calls. Jakiś ty, zastrzeliłem sierotę kosa. Zastrzeliłem ją. No, no kurde. No dobrze. Możemy się umówić, że pokonałem ją. Że pokonałem ją w uczciwej walce. Cause Parasite. Bardzo dobra rzecz. Poczytajmy. When the carcass of Cause washed up on a coast, its insides were teeming with tiny parasites unlike any found in humans. Czyli jednak, widzicie? Można sobie spekulować, ale Carcass of course washed up on a coast. Została wyrzucona jak wieloryb czy tam coś. Czyli zabili ją na morzu, albo na morzu zginęła z innych powodów. O, to możemy założyć. Albo spekulować. A to, że ją wyrzuciła woda, to wiadomo. Jednak, no proszę. Windę na górze stawiamy, to prawda. This atypical weapon can only be clasped tight and swung. Czyli może być ściśnięta i machać nią można. But a cause parasite is said to stimulate phantasms inhabiting a lumen wood. Strasznie to skomplikowane, ale jest to broń wszystkich fanów, jakby to powiedzieć, kosmosu. I fanów krewnych kosmosu. Pooglądamy sobie, jak tą bronią się walczy. Najpierw obejrzymy zakończenie dodatku. Jedno z najbardziej niedopowiedzianych. Spójrzcie na kos. Macki, które wystają z czegoś, co może być głową, szczęką, czymkolwiek. To jest taki bardzo charakterystyczny motyw dla wszystkich wielkich. Tutaj mamy ręce. Spójrzcie. Jedna ręka zdaje się leży tu. Druga ręka zdaje się leży tu. Czy jest sześć czy tam palców? Nie widać, ale chyba jest pięć palców.
Czyli to, co miała amigdala, nie jest jakimś charakterystycznym elementem wielkich, tylko to jest po prostu... Amigdale mają 6 palców. Okej, ciekawe. No a reszta ciała to jest jakiś taki bezwładny ogon. Nie wiem, czy w takim stanie ją wyrzuciło, czy ona jakieś kończyny jeszcze miała, czy po prostu była pływającym Great One'em. No i Koz to był Great One, który rezydował, że tak powiem, w wodzie. W przeciwieństwie do innych wielkich, które rezydują gdzie indziej. Aczkolwiek, jeżeli jest tak, że ludzie egzystują na... Może nie będę profanował ciała Koz. Ludzie egzystują na tym najbardziej podstawowym wymiarze z wymiarów, to że Koz była w wodzie, mieszkała w wodzie, to było to, że ona chciała się tak przedstawić, pokazać, bo ona, jak wiadomo, wielcy są wszędzie i zawsze. Spójrzcie, 60 tysięcy tętnień krwi dostaje się, Bloody Coz, w momencie zabicia. Jest to jedna z największych liczb. Nie wiem, czy za Lorenza nie dostaje się więcej. Nie pamiętam. Trzeba by zerknąć. No i tutaj jest i też klasyczne rozwiązanie dla From Software. Można przez to przejść. To jest taki duszek, który trochę wygląda jak ciało wijące się. Można to uznać za duch, za pozostałość sieroty Koz. Cholera wie, czy tak jest. Oczywiście pojawia się lampka. No dobrze, żeby zobaczyć zakończenie dodatku, na które wielu mogłoby się nastawiać, że jest cudowną, wypasioną scenką przerywnikową z efektami specjalnymi, ale gdyby From Software nie robiło tej gry, to może by tak było. Natomiast mnie się bardzo podoba, bo jest bardzo takie kameralne, symboliczne. Trzeba uderzyć. No i jeszcze trafić. Sweet child of Koz, returned to the ocean. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is and can be. Koniec. Koniec, moi drodzy. The end of all that can be. Ja nie wiem, czy to nie był cytat z takiego pełzającego ludzika, który dał nam Accursed Brew zaraz przy wejściu do wioski. Ja nie wiem, czy on nie mówił tych samych wersetów, słuchajcie. Cześć Wójto Jeden, witam. Witam, wpadłeś na sam koniec odcinka. Oh well. Czy ktoś na czacie mógłby być tak miły i wpisać wykrzyknik online? Jestem ciekaw, ile trwa ten odcinek, a nie bardzo w tej chwili mogę to zrobić. Spójrzcie, że słońce zniknęło z nieba. To jest ciekawe, bo na przykład Wiarnam wstaje słońce, jest tak zwany Wiarnam Sunrise i to jest dobre zakończenie. Tu jest odwrotnie. Być może koszmar ma to do siebie, że w koszmarze jest odwrotnie. Być może ja sobie wymyślam to i dopowiadam. Natomiast tutaj jest tak, że gdy sierota Koz wróciła do morza, Child of Koz właściwie. To jest ciekawe, czy sierota Koz tak naprawdę nie umarła? To słońce zniknęło, a może to nie było słońce, bo to wyglądało jak magmowa kula spowita jakąś lepką substancją? Mam wrażenie, że najczęstszym słowem, którego używam podczas kryorodnego, jest słowo Kiedyś był taki zespół CNC Music Factory, który słynął z, już nie pamiętam z jakiejś piosenki, ale miał taki bardzo sławny hit, natomiast dużo mniej znany hit był taki Things Are Gonna Make You Bardzo fajny kawałek, taneczny z lat 90. bodajże. Także
Dobra. Dobra. Moi drodzy, w 29 odcinku rozpoczynamy lochy, lochy kielicha, czyli Chalice Dungeons, za którym za czwartym razem czy piątym pokonałem Sierotę Kos. Nieważne, ważne, że Sierota Kos nie żyje. Wszyscy bossowie z podstawowej i dodatkowej, DLC-kowej, że tak powiem, części gry są już pokonani. Podstawowa, fabularna część krwiorodnego niniejszym za nami. Czy ja się mogę ukłonić? Mogę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mieli okazję, ochotę i możliwość obejrzenia i bycia z nami na streamie. Postaram się wrócić do w miarę regularnego streamowania, tym bardziej, że kielichy przed nami, a ja uwielbiam robić kielichy. Kiedyś nie lubiłem, wiecie? Jak początek, na samym początku, gdy gra wychodziła, gdy ją platynowałem, bo tam miesiąc czy dwa po premierze ją splatynowałem, to robienie tych lochów kielicha to było takie trochę na siłę. Ale to dlatego, że byłem po całej podstawce po raz pierwszy, a to jest masa przeżyć. Ogromna po prostu, no bo no, sami widzicie, to wszystko, co wam opowiedziałem przez te 29 odcinków, 28 dokładnie, odcinków, to jest nie tylko masa informacji, ale masa też zagwozdek, rozkminek, masa naprawdę ciekawych patentów, nie tylko game designerskich, dla mnie przede wszystkim, ale nie tylko, to jest też po prostu masa ciekawych takich fabularnych, narracyjnych, się książkę czytało albo film oglądało, patentów. I trochę miałem wrażenie, byłem zmęczony tym po prostu, jak sobie zacząłem grać w kielichy i musiałem je przejść, żeby zrobić platyny, bo bardzo chciałem. Teraz tego nie ma. Teraz robię kielichy z lochy kielicha z dużą przyjemnością, bo jest to jedyna część gry, której do końca zgłębić się nie da. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to przypomnę albo poinformuję. Lochy kielicha działają w ten sposób, że oprócz takich lochów, które są predefiniowane, które mają bardzo konkretny, stały i niezmienny układ, istnieje też w Bloodborne możliwość generowania losowych lochów, tak zwanych lochów korzenia, jeśli dobrze kojarzę, root dungeons. I one za każdym razem wychodzą inne, do pewnego stopnia oczywiście jest. To jest też w dobie mody na proceduralnie generowaną zawartość w grach. To podejście From Software do proceduralnego generowania lochów jest czymś bardzo ciekawym. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, dlaczego ja nie jestem ogólnie fanem, słuchajcie, ogólnie fanem proceduralnej zawartości w grach albo gier bazujących na proceduralnej generacji, na przykład tak zwane roguelike'i do tego są tego rodzaju grami. Ale From Software zrobiło kurka wodna coś inaczej. Zrobiło coś tak, że mnie się przyjemnie w to gra. Nie wiem, co to jest do końca, bo oni składają to tak jakby z klocków. Tak jakby... O. Czy to jest wieża, z której my... Tak, tylko na tą wieżę chyba na górę się wejść nie da, jeśli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że się nie da wejść na górę. Ale z tej wieży się windą zjeżdża. Oni tak jakby z klocków składają. Nie na zasadzie klocków takich, że jest klocek sześcian i jak w filmie Cube dokleja się sześcian do sześcianu. Koedo widzę na czacie, jest wielkim fanem proceduralnej generacji. Spoko, spoko. Tylko oni mają dużo większe klocki, tak jakby części tego lochu. Dla niektórych to już jest za dużo, dla niektórych to już nie jest wystarczająco proceduralne generowanie. A dla mnie właśnie jest to jeszcze gdzieś... Ale wiecie co? Może zostawmy to na następny odcinek. Dziękuję bardzo, to był 29 odcinek Krwiorodnego. Już teraz zapraszam na kolejny. Będzie trochę bardziej mechanicznie. No i dzięki, jak zawsze. Do zobaczenia następnym razem.